Hej, dzisiaj pada, bardzo delikatnie już, teraz bardzo delikatnie, w okolicach Wrocławia ostatnie 3 dni pada troszkę deszczu, więc jest taki oddech, powietrze jest takie fajne, inne i trochę pada, troszkę się zbiera do beczek. Dzisiaj chciałam Wam pokazać dla odmiany tą część jakby z tyłu altany, którą rzadziej pokazuję, nie ma tam warzyw i nazywam tą część częścią ozdobną ogrodu. Pokażę Wam tą część dzisiaj, co się tam dzieje, jak to wszystko tam wygląda. Zapraszam. Tak, chodzi o tę część z tyłu altany, czyli tam. Po prostu przejdziemy się. Może tutaj zacznę krótko, szybko od tego drzewka brzoskwiniowego, który mi się tutaj cały czas rozrasta na tę część jedyną trawnikową, którą chcę zostawić, bo czasem po prostu tu się rozkładam z kocem i sobie leżę. I tutaj, tu zaczynam, trochę zaczęłam zrębkować wokół tej brzoskwini. Tu dookoła są krzewy, to są akurat róże. I tutaj posadziłam 3 porzeczki, są bardzo malutkie jeszcze, widać kijkami zaznaczone, czosnkami obsadzone, malutkie. Ojej, chyba, no, jedną porzeczkę, jeden kwiatuszek. To są z moich zeszłorocznych własnego rozmnażania, po prostu z obciętych pędów porzeczek. Porzeczki bardzo łatwo się rozmnażają, natomiast chyba miałam 7. Zostały mi 3, więc połowa mi się tak przyjęła już na dobre. Tutaj druga, trzecia. No więc tutaj są porzeczki. Och, tu widzę już, ja sama po prostu codziennie jak przychodzę, to coś widzę nowego i się szokuję. To są... A, niech ktoś mi pomoże, zapomniałam nazwy, przypomnę sobie. Boże, uwielbiam je, bardzo wiosenne, piękne kwiaty. Będą kwitły bardzo ładnie i same się rozsiewają właściwie wszędzie. I później już tylko są takie piękne, bardzo ozdobne zresztą liście zostają po nich na cały sezon. Orliki. Tak, tak. Bardzo ładne. Tutaj już kwitną truskawki, to są, ja je nazywam dzikie, one same się też tutaj rozsiały lub swoimi wąsami rozprzestrzeniły na tej części, tutaj całej właściwie, tam są wszędzie i dla mnie to jest ok. To są takie miękkie truskawki, one są takie, jakaś odmiana taka tylko od razu do zjedzenia, nic ich przechować nie można. Tu wiele rzeczy rośnie, korona cesarska była w tym roku akurat ta, bo miałam kilka z tych, właściwie jedna. Bardzo ładnie jej się udało. Natomiast dwa inne skupiska tych koron. Niestety ślimaki dopadły na samym początku i później już no, takie coś z nich zostało. Nawet kwiaty, pączki podjadały niestety w tym roku. Natomiast korony na pewno w przyszłym już lepiej sobie poradzą. No jakoś na czas, no nie wiem, nie udało mi się tych ślimaków zebrać, czy zapobiec temu akurat. Tutaj już też będą kwitły. I ten ogród, tutaj ta część żyje troszkę własnym życiem. Tu jest rozchodnik pod tym białym, zapomniałam jak on się nazywa, ten kwiat. Zawsze zapominam tej właściwej nazwy, pewnie go znacie. Tak na biało kwitnie i to na skalniakach bardzo często rośnie. Także tu tak wygląda, no tak to wygląda dość... różnorodnie bym powiedziała, ale tu jest naprawdę bardzo dużo roślin, które gdzieś tam się przenikają i się wymieniają. Tutaj jest ścieżka, która nieustannie zarasta, mimo że tam jest pod spodem jeszcze agrowłóknina, bo to jest ścieżka robiona kilka lat temu. Zarasta i barwinek na nią wchodzi cały czas i po prostu rośliny powoli ją zagarniają. Tutaj znowu orliki, barwinek cały czas wchodzi. Ja tego barwinka się pozbywam, sukcesywnie rozdaję, bo on się bardzo łatwo ukorzenia. Brzoskwinia to jest drzewko chyba z nasiona. Wyrosło tu samo. Tu jest brzoskwinia jedna większa, która
kwitła mocno w tym roku. Po mocnym cięciu, zdaje się, nie w ubiegłym sezonie, tylko w jeszcze poprzednim. Tu jest ten świerk, o którym się zastanawiałam, czy go nie usunąć stąd i ciągle nie mogę jakoś zebrać się do tego. Na razie tylko obcięłam tutaj te gałęzie, żeby móc przechodzić. No i winorośl na ścianie już zaczyna. Mocno ją znowu obcięłam, ale zobaczycie, ona bardzo, bardzo mocno tu odbije. Wszystko będzie zielone. Deszczówka się nam zbiera. Słabo, nawet nic nie kapie teraz. Przez te ostatnie... Teraz jest trzeci dzień, kiedy tam deszczu troszkę pada. Ta beczka ma chyba 200... To chyba nawet powinno być napisane 80? Pamiętam. Mniej więcej się zebrało połowa i jeszcze drugiej beczki połowa, więc tak może 200, ponad 200 litrów mi tu nakapało z tego dachu. No i tutaj część ozdobna, prawda? Część ozdobna. Tutaj się wiele nie zmienia. Ja dosadzam, przesadzam. W zeszłym roku przesadziłam dużo pysznogłówek właśnie w to miejsce. Tu są jeszcze lilie, orliki. Bardzo dużo tutaj jest różnych kwiatów i roślin, które się tak przenikają. Ja im tutaj daję rosnąć. Daję. No po prostu są bardzo pięknie. Dobrze się tutaj czują pod drzewami. To są dwie, trzy śliwy właściwie. To są takie wczesne śliwy i słodkie bardzo. To jest żeleźniak. Żeleźniak, jeśli dobrze podlewany, bardzo pięknie kwitnie. Jeśli jest susza, to słabiej. Ja czasami nawet go podlewam, tą kępę, bo bardzo, bardzo lubię, jak on później kwitnie. Tutaj jest rozchodnik, tu coś nieco zarośnięte trawą, a tu będą szałwie ozdobne. Tu już barwinek zagarnął wszystko, brzoskwinia zagarnął wszystko. I tutaj piwonie zaczynają już znowu ten czas. Teraz, słuchajcie, tam są irysy i ta róża się też rozprzestrzeniła. Tam jest ta druga korona, która niestety została, nie kwitła po prostu. I to są, bardzo ładnie rozsiewają się przygorzany wszędzie. Tutaj one zaczęły być, ja je tutaj posadziłam kilka lat temu, ale rozsiewają się po całym ogrodzie. I o, na przykład tutaj się rozsiał. Tutaj się rozsiał. One się rozsiewają bardzo łatwo. Bardzo, i bardzo są piękne to kwiaty. I dość odporne na suszę radzą sobie. Ja ich nie podlewam. Takie mają kolczaste, niebieskie, takie blado-niebieskie kule. Tak kwitną bardzo ładnie. No i piwonie. Juki karolińskie. I wszystko teraz tak na wiosnę. Po prostu zaskakuje, ile razy przyjdę. A jestem dość często, kilka razy w tygodniu, to zawsze czymś się zaskoczy. O to już. To samo tutaj ze ścieżką, ja dosypałam tutaj zrębków, ale widzicie, tą ścieżkę zagarniają mi rośliny, orliki. Ja nie mam serca takie piękne tego stąd wyrzucać. Jedyne co wyrzucam, wyplewiam, to takie trawy, to tak, to się pozbywam tego na pewno. Tu jeszcze resztka rabarbaru, myślałam, że całość przesadziłam, zupełnie drugie miejsce, inne miejsce ogrodu. Tam widzicie znowu przegorzan, a jednak nie całość wykopałam, więc troszkę rabarbaru tu zostało. I tu są te dwie tawuły, które chyba 3 lata temu ktoś na śmietnik wyrzucił, a ja je, udało mi się szybko je złapać i je posadziłam i bardzo ładnie się rozrastają. Teraz już przekwitły, bardzo szybko przekwitają tawuły, to jest kilka dni chyba wręcz i będzie można już je ciąć, będzie można ciąć właśnie po kwitnieniu. Tu znowu przegorzan. On sam się naprawdę, on wędruje. Tutaj są czosnki, może z drugiej strony pokażę. Olbrzymie. Posadziłam teraz na jesień. Bardzo, bardzo mi się zachciało czosnków. W różnych miejscach posadziłam i między innymi tutaj. Musiałam spojrzeć notatki, jaka to jest dokładnie odmiana, ale jakichś takich wielkich i chyba fioletowych. Mam tu ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chyba nie wszystkie wyszły, bo tam jakieś małe. Ślimaki też je lubią, te listki czosnku. Bardzo lubią. O, czego one nie lubią, nie? I tutaj jest rabata, która się zaczęła, nie wiem jak ją nazwać, posadziłam tu porzeczki, krzewy teraz. I wcześniej tutaj był żywokost i pokrzywa i dalej są, tam żywokosty już wychodzą, pokrzywy, ja je ścinam na gnojówki, teraz już nastawiłam pierwszą. No i tu są właśnie cztery, raz, dwa, trzy krzewy porzeczek, jeden agrest mały, on mi się złamał podczas sadzenia, ale już ładnie odbija. I śliwa. Ona już tu jest kilka lat. Bardzo powoli rośnie. To jest węgierka. Wzięłam od mamy odrost jakiś korzeniowy. A tu jest karagana syberyjska. I taką zrobiłam
tutaj takie, i wszędzie czosnki oczywiście, bo ja te czosnki po prostu wsadzam wokół krzewów, licząc na to, że odstraszą trochę norniki, różne nornice, inne gryzonie, co czasem się sprawdza, a czasem nie. To chyba tak dla własnego spokoju, bo na przykład pod budleją nic sobie nie robią, obgryzły mi tam korytarze, porobiły, a tam pełno czosnków powsadzałam, więc powiem wam, nie wiem, czy to działa. Może w niektórych przypadkach działa. I tu też piwonie jakoś mi tak wyrosły, że aż tutaj za siatkę wychodzą. No, nie wiem. No, z piwoniami to nie ma problemu. Róże pnące bardzo mocno w tym roku obcięłam, bardzo mocno. Tam są jeszcze dwie. A tu jest to róża bardzo ładnie kwitnąca. Jakaś taka piękna odmiana, pięknie pachnąca. Też tutaj przy siatce. Tu już czereśnia. Czereśnie dopiero kończą kwitnienie u mnie. Nowy kompostownik, w tej części już prawie pełny, ale go przerzucam i teraz cieszę się, że troszkę go podlało też. Tutaj to siano to jest właśnie po to, żeby mieszać z tą materią, którą przyniosę na kompost. Także tak, o rabatach kompostowych będę mówić osobno. No i tutaj znowu przegorzę. Sam tu przyszedł i chyba ma się tu dobrze, bo nie bardzo inne rośliny tu się mają dobrze. To jest bardzo sucha rabata. I ona miała być... Tu są same ozdobne rzeczy. Wszystko tu z tyłu jest ozdobne. Ale już teraz to już tutaj wszystko się również miesza. I ja tak lubię, jak wszystko się miesza, mówiąc szczerze. I czasem mam niespodzianki właśnie. Ale nie wszystkie rośliny tu akurat w tym miejscu dają sobie radę. Moim, te rośliny stricte ozdobne są moim drugim priorytetem. Zawsze najpierw po prostu troszczę się o warzywa, krzewy. To jest ten trójklapowy, czy pięciolistkowy winorośl taka. A tutaj jest ta z owocami, one się tutaj pomieszały. To jest stary pień czereśni, która obumarła i na tym pniu zawinęła się tak właśnie ta jedna z winorośli i one tutaj bardzo później mocno tworzą taki po prostu taką okrywę liściową, bardzo ładnie to wszystko się tak tu dzieje. I beczka, zaraz zobaczymy, nie ma nawet, a widać, chyba też widać ten poziom. Tutaj z tej beczki przelewa się do tej drugiej beczki. Tutaj jest woda akurat jeszcze ze wczesnej wiosny. No i tutaj też winorość. Tutaj jest jeszcze jedna winorość, która jest późniejsza i troszkę ją tu... Ojejku, muszę ją tutaj zająć się nią za chwilkę, bo widzę, że ją trochę tutaj przytłumiłam i nie wiem, czy to jest najlepsze dla niej miejsce. Może być ciemno dla niej. Ona zawsze tak jakoś słabiej rosła. Ale dobra. Ach, ślimaki. Są. I winorośl, ta druga. Już owocowała bardzo ładnie. Już chyba 2 lata, o co owocuje. I znowu przegorzan. I przegorzan. No, a tu jest ognik. Bardzo powoli rośnie, ale rośnie. A tu na siatce co jakiś czas też puściłam. To jest, zdaje się, winobluszcz pięciolistkowy. Ja jestem w nazwach troszkę słaba. I wiśnia już po kwitnieniu już zawiązuje owoce. Malutkie. I tak to wygląda, ta część tak zwana ozdobna. Tu też wszędzie są te truskawki, które same też tutaj skądś przyszły. I one są takie naprawdę fajne do jak się przechodzi, to można zjeść. I akurat takie miękkie i nie do ani do zamrożenia, ani do przechowania. Po prostu od razu, do zjedzenia od razu. Tak jest najlepiej. No i tak, i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tą część ogrodu. Tak to wygląda. Tutaj jest jeszcze trochę trawy. Ja już tą trawę przestałam kosić, tylko bo są też tutaj takie rejony, no, że trudno to wykosić w jakiś sposób. Ja ją po prostu przycinam albo urywam, jeśli już jest duża, i biorę na ściółkę. A w ubiegłym sezonie, w lecie, no po prostu trawa w ogóle nie miała na tyle wody, żeby rosnąć, więc tu wszystko było suche. Więc koszenie u mnie nie jest problemem.
Nie mam za dużo trawy, trawnika. W związku z tym nie inwestuję w sprzęty, które to muszą, z których pomocą mogłabym kosić, to ogarniać. Po prostu radzę sobie ręcznie. Bardzo mało trawnika. No i może jeszcze mniej będzie, no zobaczę. Nie potrzebuję tak trawnika, jedynie właśnie w tych miejscach, gdzie czasem chcę się położyć, odpocząć i tak dalej. Tak poza tym to mam już go coraz mniej, powoli, niedługo wcale nie będzie. Tak to wygląda, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam deszczu w ten taki wiosenny, bardzo ciepły i troszkę deszczowy, jeszcze mokry, wilgotny dzień. Życzę Wam tego samego. Dzięki za uwagę i do następnego razu.